No dzień dobry moi drodzy, bonjour, Krzysiek z tej strony, Lazurower. Witam was w niedzielny, słoneczny, aczkolwiek mroźny poranek w Cagnes-sur-Mer. Co prawda jadę do Monaco na event rowerowy Biking bardziej się nazywa, gdzie zobaczymy sobie troszkę amatorów, troszkę prosów, troszkę sprzętu. Natomiast zanim się tam dostanę, o czym mym i waszym, mam nadzieję również, że audio się tutaj lepiej nagra niż ostatnio. Pomajstrowałem troszkę przy ustawieniach kamery. Ukazał się show, moto show w Cagnes-sur-Mer i patrzcie teraz, może akurat mój zakapturzony i zakominiony pysk już nie będzie gwiazdą tego nagrania. Patrzcie, co tu się wyprawia, jakie piękne samochody stare. No, super czas, żeby spędzić sobie niedzielę słoneczną. Kurczę, ale tu Mustangów? Seria Mustangów. Przepiękne maszyny. Odrestaurowane, bardziej bądź mniej. Korweta, druga. O, betka średnio. To jest piękne, piękne maszyny. Kurczę. Dobra, tam zaraz w drugim rzędzie będziemy. No, grubo jest, grubo. Bardzo się ładnie tutaj dzieje. Podobne maszyny, trochę takie bardziej używane, użytkowe bardziej, bo to są takie bardziej do wyglądu, no do takich zlotów właśnie, takie maszyny zlotowe. To widziałem na tym rajdzie Drapt, moim najdłuższym w tym, na tym kanale nagraniu. No piękne, a tutaj przechodzimy do strefy czerwonej, czyli do Ferrari. Przepraszam, jaki Ferrari? Korwety MG. To jest korweta znowu. Coś pięknego. No ja jestem, powiem wam, fanem najbardziej takich amerykańskich pojazdów jak te. Dużych takich. Chociaż tutaj tych krążowników moich ulubionych nie ma. A szkoda. Cichutko pies klęk. To jest malowanie. Takie kiedyś Colnago było. O, to są moje ulubione krążowniki. Takiego bym chciał kiedyś mieć. No, czasu ubywa, bo one już mają po lat ile? 60? Coś takiego. O, nawet Golfina się załapało. Proszę bardzo, no. Audi. Drugie Audi podjeżdża. Piękna sprawa. Tu jakaś sekcja starsza. Dobra, wiecie co? O, Citroen. Miniacze. O, i to jest na deser. Na deser jest, proszę bardzo, jaki Plymouth. To jest, kurde, kiedyś mieli rozmach, co? Ale tym się musi manewrować ciężko na tych licejskich dróżkach. No dobra. Wiecie co, możemy tu spędzić, kurczę, cały dzień, ale dzisiejszym celem jest jednak event rowerowy. Także tyle z Cagnes-sur-Mer. Ja cisnę na spotkanie z Arturem, którego twórczość już znacie, ale nie znacie jego samego. Powiedział, że chyba najwyższy czas się pokazać, także mam nadzieję, że dotrzyma słowa i za chwilkę widzimy się we dwójkę, a podobno może i we trójkę, bo Aleksandra przed chwilą mi przełożyła spotkanie. Powiedziała, że ją katar dopadł, ale nas dogoni w Monaco. Oby tak się stało. No dobrze, jesteśmy już prawie na miejscu. Jesteśmy w Beaulieu-sur-Mer, czyli, jak sama nazwa wskazuje, ładnym miejscu nad morzem, tak jak w Polsce są na przykład miejscowości nazywające się Mała Wieś przy drodze, jest taka pod Warszawą, to tu jest Beaulieu-sur-Mer, ładne miejsce nad morzem. I pierwsza zapowiadana przeze mnie niespodzianka. Otóż Arturze, jakbyś mógł podejść tutaj, zapozować ze swoim dziełem. Zobaczcie. To jest Artur, który pomalował mojego crossa na te piękne barwy lazurowerowe. Artur oglądał mój kanał jakiś czas temu, jeszcze już był mój, jest, mam nadzieję, że jest jeszcze moim wiernym widzem. I tak się naoglądał, że aż napisał do mnie, że zajmuje się malowaniem customowym kasków motocyklowych, dobrze mówię? Głównie, dobrze mówię. Kasków motocyklowych, ale jako, że jest rowerzystą, to zdarza mu się pomalować też ramę. No i zaproponował mi, że mi taką tutaj usługę wykona. No i ja niedługo myśląc, pomyślałem sobie, że jakbym tutaj chciał swojego crossa, przypomnę, był dosyć taki mało atrakcyjny, jak to się mówi, przemalować,
Brakuje mi słowa. No i Artur mi to pięknie zrobił, a tak od słowa do słowa się okazało, że potrzebuję też trochę zmiany w swoim życiu. No i za trochę namową moją i instrukcją tak to się stało, że sobie tutaj razem mieszkamy na tym lazurowym wybrzeżu. Artur trochę krócej, ja trochę dłużej. No i sobie po raz pierwszy w ogóle się spotkaliśmy na rowerze. No i ciekawostka, Artur się w końcu przełamał i pokazuje swoje oblicze. Chociaż nie do końca, bo okulary ma spore. Ujawniał się będzie powoli, zaczyna od brody, ust i policzków, a może przy następnym nagraniu będzie trochę więcej. Arturze, w pięciu słowach, pięć ci dam, nie w trzech. Jak ci mieszka na lazurowym? Grzech narzekać. To dwa słowa, jeszcze trzy. Polecam wszystkim. Polecam wszystkim. No, no tośmy tutaj... Jeden minus, że nigdzie nie ma promocji na łopaty do odśnieżania. No nie ma, nie ma i... Musimy walczyć z tymi przeciwnościami losowymi rękoma. Dobra, słuchajcie, pierwszy kąt za płoty pokazał się i odezwał. To już jest coś. Patrzcie, to jest artysta i jego dzieło. Super robota, Arturze, dziękuję ci jeszcze raz w imieniu swoim i tutaj wszystkich, mam nadzieję, widzów. Jedziemy do tego Monaco. Tam później jeszcze pokażę, na czym Artur jeździ. Jedziemy do Monaco, Aleksandra się właśnie odezwała, że dołączy i tam zobaczymy, co się dzieje na tym evencie rowerowym. Jedziemy? Jedziemy. No dobrze, dotarli. Na razie się rozglądają, o co tu chodzi, ale już widzimy pierwszą akcję, to znaczy przejazd młodzieży. Bo to jest ogólnie tak, że w tym porcie Hercule, port Hercule, wytyczono taką pętlę, która już odbywała się właśnie tej zawody dorosłych rano. Teraz jest taki przejazd. Trudno to nazwać zawodami. Teraz jest taki przejazd, gdzie miks prosów i dzieci, i młodzieży. Taki happening jakby. Patrzcie, jakiś mło kosi się. O. Ja tutaj, no jak wiecie, nie jestem jakiś super mocny, jeżeli chodzi o zawodowe kolarstwo. Dlatego wam tutaj... Ale widzieliśmy już jednego pana, który od niedawna jest emerytowany. I mam nadzieję, że go jeszcze raz zobaczymy. Takim charakterystycznym, strzeczącym głosem. To jest super event promujący kolarstwo, a wszelkiego rodzaju wpływy z tego eventu, bo start w głównym kryterium jest płatny. Oczywiście służą wsparciu różnych instytucji charytatywnych. Między innymi, nie wiem jakich, charytatywnych, ale widać, że o, nawet na takich małych rowerkach sobie ludzie jeżdżą. Dobra, o, tu jedzie jakaś grupka prosów. No, można się troszkę na ładne sprzęty popatrzeć. Usłyszeć bardzo różne języki. Wszystkie nacje się tutaj zgromadziły. To co? A bo tutaj, ale to chyba nie wszyscy się mogą przejechać po tym torze, bo miało być tak, że o 12.30, o, a tu jest jakaś czołówka tego wyścigu, proszę bardzo. Tu jedni się ścigają, inni się nie ścigają, to już nie wiem, o co chodzi. Natomiast Monaco jest całkowicie opustoszałe, jak to w weekendy. Ja już nie od dzisiaj powtarzam, że najlepszym po prostu momentem na odwiedziny w Monaco jest po prostu weekend. To tu jaka ładna para. Fajne wydarzenie. È vero? Dobra, czekaj, Arturze, bo musimy poczekać na jakieś pełne okrążenie, bo ja wam tutaj tego jednego... Pardon, pardon, jak to się mówi, o, po francusko-włosku. W towarzystwie jachtów, w towarzystwie... A, jeszcze musimy iść do miasteczka. O, tu jest kolarz, którego chciałem wam pokazać. To chyba jedyny prost, którego rozpoznaję w stawce. Szkoda, że już nie jeździ. Ale ładny jest worksik, co?
Czy na pewno fajnie dzieje Roszek PBT? Dobra, idziemy szukać dalszych sensacji. Ale dzisiaj jest spokój w tym Monaco? Niesamowity po prostu. Z off-season pełną gębą. Tam w ogóle budują na tej platformie, budują oczywiście już świąteczne jarmarki. A dzieciarnia się naprawdę tutaj świetnie bawi z tym wszystkim. No, o, jakaś awaria. Pinarello się zepsuło, no nie. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam w miasteczku. Jaki ładny zielony kolor. Piękny. Titi jest. O, a to jest jakiś dziwadło. Co to jest? Boże, ile amortyzatorów. Wend. Widziałeś, Artur, jakie tutaj dziwadło stoi? Co to jest? Ciężko to sklasyfikować. Amortyzatorów nawalone. A, Stromer to jest ta, to są elektryki, oczywiście. No i jest oczywiście eko, minus 50% na wszystko. Stoimy, podziwiamy, patrzymy, co to za piękny kamper Mercedes, tak ładnie pomalowany. To właściwie jest Batmobil Saganomobil. To jest Petera Sagana pojazd. Takim sobie teraz podróżuje na swojej emeryturce. Autobusikiem, no robi wrażenie. Nie tylko we wnętrzu, ale we wnętrzu, no ja miałem okazję spojrzeć przez chwilę, zaraz wam jak pokażemy, jak komfortowo sobie podróżuje pan kierowca. No w takim to jak w samolocie jakimś już, no. Kurde, ładnie. Tam jest jakiś taki mini tor zakręcony dla maluszków, którzy jeszcze nie są gotowi na dostanie się na ten największy. No zobaczymy, czy poczekamy tutaj 13.30, czy nie, na główny wyścig, ale jak zauważyliśmy z Arturem, zainteresowanie na razie jest niewielkie. No, biorąc pod uwagę ilość tutaj profesjonalnych kolarzy, jakich można zobaczyć, to nie za wielu musisz zobaczyć. Może przyjdę jeszcze później. Tu jeszcze w oczekiwaniu na panią Always Late. Małe spojrzenie na fontę w jej w Monaco. Jak to się wszystko prezentuje, to jest ta taka najświeższa dzielnica usypana i odebrana morzu w latach 70. Ładnie, trzeba przyznać. Monakijska katedra. No ale to już, chociaż na rowerze? Nie, no też zawsze tutaj moim gościom pokazuję Monako na rowerze. Można to sobie, sporą część tych odcinków trzeba przejść pieszo. Nie wszędzie można się poruszać jeżdżąc. Natomiast do katedry na pewno warto wejść. No, muszę kiedyś się wybrać do tego Monako po prostu pieszo z kamerą. To jest aleja Jana Pawła II. Dziś aleja Jana Pawła II, naszego tutaj papieża. Byłego już. Kontrowersyjna postać. Nie o tym ten film. Także na wycieczki oczywiście piesze i rowerowe do Monako także zapraszam, bo znam je już bardzo dobrze i jak widać można tutaj po prostu przyjechać sobie bez specjalnego przygotowania. Nic tutaj nie kosztuje. Przebywanie nie kosztuje, oddychanie nie kosztuje, a wręcz jest tutaj w wielu przypadkach taniej niż
we Francji. Marzenia się spełniają? Bardzo podoba mi się to, że nie muszę planować roweru. Tylko ten rower mogę... Rower się dzieje sam. To jest piękna sprawa. Bardzo dobre ciasto. Krzysztof tutaj odkrywa... Jest nasza bohaterka. ...swoje nowe talenty. Ej, w ogóle okazało się, bo słuchajcie, ja myślałam, że ja nie mam tego, a dzisiaj otwieram walizkę z rzeczami zimowymi, a tam nówka sztunia. Ja też mam tą bluzę, ale dzisiaj nie zakładałem, bo... Właśnie pierwszy raz ją mam. Tak? Mhm. Bo ja nie wiedziałam, że ją kupiłam. No, bo chciałaś ode mnie kupić. A jak? Dobra, a jak ciasto moje, dzisiejszy wytwór poranny? Wiesz, że jest w nim wszystko. Z bakaliami polecam dzieciom. Różne bakalie, jest proszek do pieczenia, mąka, jakoś tak wsypałem wszystko. Cztery jajka, banany, jakieś bakalie, wszystko co miałem pod ręką, jakiś cynamon, tam posypałem kakao, odżywki białkowe dwie są. Super, co? Taki był jego cel. Dobra, jedziemy sobie zobaczyć to kryterium chyba teraz, start tego kryterium o 13.30, a potem pojedziemy pod kasyno i będziemy już kończyć chyba, co? A ja tradycyjnie. In Bogiet. No dobra, wracamy na Wiki, dekoracje. Deuxième de Paris Tour, il y a quelques semaines de cela, il nous a régalé. On va saluer la présence de Louis Aski. Et un petit peu plus loin sur scène, son coéquipier de la Groupama FDJ, natif de Leeds, c'est le comté du Yorkshire, le nord de l'Angleterre. Deuxième des championnats nationaux de Grande-Bretagne, dernière un certain Mark Cavendish en 2022. On salue Sam Watson. To jakieś młodziki chyba, co? To tak jak ja. No, ale zawsze warto popatrzeć. Tutaj największą radochę ma młodzież, która zgania wszystkich prosów po autografy. Mają swoje torebki, o proszę bardzo, te muzet, o, tak zwane bufetówki po polsku i biegają z nimi i dostają podpisy. Dobra, jedziemy jeszcze pokazać Arturowi kasyno, a o 14 będzie start tego kryterium i już na tym zakończymy. Jedyne do czego doszliśmy do wniosku po prostu, że słabo ta impreza była rozreklamowana, bo w Polsce jakby było takie wydarzenie z taką ilością prosów, sprzętu i w ogóle wszystkiego, to byłoby chyba po prostu 10 razy więcej ludzi, a... Kurde, te wilier to jest mój wymarzony rower. Mój ładne. Następny, jak sprzedam wreszcie jakąś willę, to sobie... To kupisz wilier. Wilier, dokładnie. To za sprzedaną pierwszą willę. Ale to jeszcze o tym to będziemy w innym odcinku mówić. Tak. Dobrze, ja tutaj streściłem moim gościom, historię mniej więcej Monako i kasyna, bo znajdujemy się pod kasynem, czyli budynkiem, który właśnie tak Monako, jaki znamy w dzisiejszym wydaniu, tym pieniężnym. Nie ma jeszcze dekoracji świątecznych. Oczywiście kręcą się jakieś super wypasione fury. Dekoracje świąteczne się pewnie pojawią za chwilę. Natomiast jest już ukończona Café de Paris. I tarasik tutaj, jak widać, funkcjonuje. Bardzo długo był remont, o, już dźwig zniknął. Także bardzo to ładnie teraz będzie wyglądało, bo faktycznie 2023 rok przebiegł pod hasłem remontu i było tutaj po prostu bardzo, bardzo głośno. No i płoty stały różne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, idziemy teraz tunelem Formuły 1, wracamy na to kryterium i będziemy się rozjeżdżać, bo zimno się robi. No dobra, dotarliśmy na start. Teraz będzie wyścig prosów, kryterium z półtorej godziny. Jest Peto Sagan. No tak, tutaj mają taki weekendzik w klimacie off. Także sobie poczekamy jeszcze chwilkę. O, i teraz się wszyscy zgrupowali. No teraz się wszyscy poznajdywali, kurczę. Faktycznie wcześniej to było takie troszkę rozproszenie, a teraz... się towarzystwo całe zbiera. No to bardziej wy mi musicie pomóc w identyfikacji tych zawodników.
może kiedyś przyjdzie taka faza w moim zainteresowaniu kolarstwem, że będę ich trochę bardziej rozpoznawał. To chyba cała stawka? No nie no, jeszcze tam jedzie. No nic, czekamy na start o 14, czyli za chwilkę dosłownie. Tutaj niestety nie słyszałem pana speakera, ale następuje jakaś dekoracja. No, u mnie na kanale możecie podziwiać tyłeczki prosów. To dla Agaty bardziej. To dla Agaty Godlewskiej, no właśnie. Która jest New in Cycling. No, ale Sagan już, kurczę, też emerytura. Myślę, że mógłby tutaj być dobrym towarzyszem kolacji. Sagan jest na moim liście. Cavendish, Sagan, Vidiani, Mohoric. A, może popatrzeć, Mohoric, Vidiani, tak, no, Cavendish. No dobrze, to jesteśmy rozgrzeszeni, a jednocześnie uratowani. Dobrze, że jest ściągawka. Tam jeszcze stoi ładne niebieskie Ferrari na starcie, które odpali chyba całą karuzelę. No i czekaj. No dobrze, chyba się zbliżamy do startu. Zaraz Ferrari też pewnie odpali. Tu jeszcze na gorąco poradę od mistrza lakiernictwa. Artur jest mistrzem lakiernictwa. Zobaczcie, jak tutaj pięknie pomalował ten rower. A Oli rower. Może ogłosimy jakąś zbiórkę na rower dla ciebie? Tak, dzisiaj wrzucam zrzutka dla wyrzutka? Tak, proszę. Daj. 5 euro. Bo ten rower już, patrzcie, ten rower na przykład ma taki już lekko przybrudzony, ale takie słynne logo pewnego słynnego sklepu, który zapoczątkował modę kolarską, a teraz jedziemy pierwsze okrążenie. A, Ferrari teraz już zjeżdża. Patrz, jadą. Ale, 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 ale! No, o ściganiu się to nie ma mowy, ale myślę, żebyś dała radę z nimi, no. Popatrzeć. Czy nie? Tylko jakbyś wyciągała chusteczkę, to byś wszystkich położyła. Tak, pokładałby tak by być w zasadzie. Zlepienia ryzykować. No dobra, tu się nawet jakieś ucieczki formują. Już nie będziemy tutaj oglądać tego do końca. Idziemy załatwiać swoje sprawy. Trójeczka już. Cały czas. Trójeczka się odłączyła. Cały peleton. Goni sobie dzielnie. No dobrze, idziemy. Czekajcie, kochani, pożegnajmy się tutaj z widzami, bo opuszczamy teraz event Biking. Jak się to Biking? Biking? Może to miało być... A, bo to pisownia jest taka, jakby to E jest takie skrócone. Dobra, Biking, Biking, Monaco. Bardzo fajna impreza, trochę słabo rozreklamowana wydaje się, bo potencjał trochę zmarnowany, ale to jest dobra wiadomość dla tych, którzy się zdecydowali tu przyjść, by mieli komfortowe warunki przebywania, obcowania z prosami takimi jak tutaj ten pros i ten pros numer 2. Miło było was wszystkich zobaczyć, tych was po drugiej stronie i was tutaj, proszę dwójkę, dziękuję wam za bardziej czynny bądź mniej udział w tym nagraniu i do zobaczenia i do... Przepraszam, zakręciłem się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ciao.